Żeby w jakiś sposób rozwiać wątpliwości moich mieszkańców, myślę, że nas wszystkich, pojawia się ostatnio bardzo dużo pytań odnośnie kar, które mają być stosowane od września za nielegalny wywóz nieczystości. Co mamy mówić tym ludziom? To jest właśnie jeden z tych komunikatów, który miałam dzisiaj Państwu, bo powtarzałam to już przez wiele sesji, które chciałam dzisiaj Państwu przekazać, które będą upubliczone i na naszej stronie, i w kurierze. Z rozporządzenia ministra wynika, że 5 tysięcy kary płaci ten, kto odprowadza ścieki do środowiska. Obniżyliśmy cenę beczki w stosunku do pierwotnej, to już była nasza druga obniżka, poprzednik obniżył. Obniżyliśmy cenę beczki, zapłacamy do przydomowych oczyszczalni. Ogłoszenie tak zwanej abolicji ściekowej oznacza, że kto się przyjdzie, przyzna, podpisze umowę. Ten pan, tak? Ten jest jakby woda, taka jest uroda abolicji. Nie ma sensu czyścić stawów, nie ma sensu czyścić rowów, jeśli te szamba nadal będą spływały do stawów i do rowów, bo to jest zabójstwo, ponieważ Escherichia coli namnaża się. No i to jest zabójstwo, i na to się umiera jak na serce. W związku z tym wyczyszczony staw, ładna woda, dziecko wejdzie i umrze po prostu, jak to tego bezstanowca złapie. I od półtora roku o tym mówię, od pół roku o tym mówię z naciskiem i w tej chwili chciałam powiedzieć taką rzecz, żeby ludzie się na nas nie wściekli, że usiłujemy egzekwować prawo, to mam taką propozycję, żeby po sierpniu, ogłoszeniu tejże abolicji, od września rozpocząć kontrolę, zaczynając od wójta, radnych, sołtysów, kierowników wszystkich placówek gminnych, pracowników placówek gminnych, a na końcu bezpośrednich sąsiadów rogów i staw. I jak się weźmiemy za to w ten sposób, że ja sobie dam sprawdzić szczelność szamba, was 15, którzy, no to sprawdzenie, czy jest podłączone do kanalizacji w przypadku wińska, czy ma szczelne szambo, czy też przydomową oczyszczalnię, naszych 15, to w tym momencie ludzie zobaczą, że zaczynamy porządki od siebie. Tak, ale jak mają wyglądać te kary? Przyjdzie pracownik gminy i powie, proszę mi pokazać swoje szambo? Tak. A on to może nie puścić. Procedury na to są w całej Polsce takie same. Ja niczego tutaj nie wymyślam. A mam nadzieję, że Państwo jako radni sami zaprosicie, żeby sprawdzić, jak to jest. A w międzyczasie, wiem na pewno, niektórzy z Państwa powinni się jednak wybrać do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i zawrzeć odpowiednią umowę i sprawdzić sobie samemu szczerość tego szamba. Nikt nikogo za dziurkę w szambie, która jest w ogrodzie, nie będzie prześladował, ale nie macie pojęcia, jak są rowy pokopane przez wioski bezpośrednio do stawów i bezpośrednio do rowów. I tak być nie może. W momencie, kiedy nas będzie skontroluje jako gminę, województwo, to zapłacimy taką karę za to, że my tego nie kontrolujemy i że my tego nie egzekwujemy, że nam budżetu zabraknie. Musimy pojąć, że już tak nie ma gmina, żeby tak na bezczelnego traktować sprawę ścieków. Jeżeli pan z Buszkowic wężem od strażackim pompuje bezpośrednio do szamba wzdłuż drogi, po prostu na pole, wszystko jak leci świeżutkie i przyjeżdża policja i przyjeżdża pracownik urzędu gminy i policjant pyta, pan odprowadza ścieki do środowiska? Tak. I my to mamy nagrane, to co ja mam powiedzieć, okej, pompuj dalej? Nie, ja chcę, żeby pani mi powiedziała, co mam powiedzieć ludziom. Ludzie, którzy pytają w ten momencie, mówię im, proszę pojechać do komunalki, podpisać umowę, wezwać, szambo zostało. Ale oni do mnie mówią, pani Asiu, no to co, jak oni przyjdą, to co ja mam zrobić? Mam ich wpuścić? Mogę wpuścić? Nie mogę? Mają kolejny miesiąc czasu na to z komunalką, a część wsi może podpisywać także z sołtysem przelowanym. Bandura. Bandura opisane z komunarką, ale jak bandura wy wiecie, to jest magnitek. Tak, to się bierze, to się kładzie, to się bierze. Nawet bandura jest... Tak naprawdę to jest, nie wiem, raz na kwartał przy dużej rodzinie, jak to ma szambo, to 100 zł, 50 zł. Po prostu naprawdę już nie jest tak, że na to każdy jeździ samochodem, ja nie patrzę, jak tankuje, tak? Ale jak wypuszcza ścieki do środowiska, to jemu jest, to wychodzi co, złotówka dziennie.